Do do A dzwonka Potężny ładunek nostalgii dla widzów Disney Channel. Przypomnijcie sobie z nami pierwszą polską produkcję Disneya, komediowy serial Do Dzwonka. W serii skeczy ze szkolnego korytarza wystąpili nastoletni wówczas aktorzy, Justyna Bojczuk, Magda Osińska i Piotr Janusz. To trio, które wraz z pozostałymi członkami obsady swego czasu zgarniało na spotkaniach z fanami więcej autografów niż Marcin Gortat. Zapraszamy na garść wspomnień o zadaniach castingowych, o wspólnym dwumiesięcznym pobycie w warszawskim hotelu i o przygodach na planie i poza nim. Porozmawiamy też o tym, jak serial wpłynął na ich dalszą karierę i co robią teraz. Zapraszam serdecznie, Kamil Bałuk. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu stulecia Disneya. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się w czasie o mniej więcej 13-12 lat, 2010 rok. Wtedy w Disney Channel pojawia się pierwsza, jak do tej pory, jedyna tego typu produkcja polska, disneyowska, a mianowicie do dzwonka. Na pewno słuchają nas ludzie, dla których te sitcomowe scenki z młodymi ludźmi bardzo dużo znaczyły te kilkanaście lat temu. A ja mam dzisiaj w studiu. Ludzi, dla których one też chyba całkiem sporo znaczyły. Justyna Bojczuk. Cześć. Magda Osińska. Cześć. I Piotr Janusz. Cześć, cześć, hej. Słuchajcie, to, to w ogóle jest niezwykła sprawa, bo w wielu odcinkach, kiedy omawiamy aktorskie produkcje czy animacje Disneya, staramy się czasami wniknąć to, co twórcy chcieli osiągnąć, jaki jest tego efekt. W wypadku waszej produkcji niezwykłe jest to, że w zasadzie wszystko i to, i to łącznie ze scenariuszami powstawało w Polsce, więc mamy do czynienia z taką produkcją chyba najbardziej polską w historii. Powiedzcie, ile wy w ogóle mieliście lat, kiedy przyszliście na casting do, do Dzwonka? A za chwilę porozmawiamy o tym, kogo graliście i, i o czym to w ogóle było, bo dwie pierwsze serie miały miejsce w szkole, potem trzecia to było do Dzwonka kafe, która już w ogóle była taką innowacją polską, przedłużoną, bardzo ciekawy czas, ale najpierw casting, bo wy chyba mieliście tak 14, 15, 16 lat wtedy, prawda? Mm, tak, tak, Jeżeli to było 13 lat temu, no to jakieś takie właśnie 15. Nie, no ja byłam, trochę, ja <grym> byłam wtedy, bo ja miałam przy trzecim sezonie już byłam pełnoletnia. Ty byłaś najstarsza, Madzia. Nie byłam najstarsza. Yy, ale starsza ode Nie mnie. By, od ciebie <grym> byłam starsza. Nie, bo Marcin był starszy, Jowita też tak, starsza, ja a Kuba za... chyba nie? Nie, Kuba był w Kuba jest w twoim moim wieku. Tak, On. ja Kuba i, i, i Wojtek w tym samym wieku. Dwie cztery. Ale nie generalnie nastolatkowie. Ta, ta, ta. Tak, no 16, nie... 15? 15. tak, tak. No, 16. 15, Tak, tak. I niektórzy z was już się wcześniej znali, ale w ogóle tam jakąś lekką tajemnicą to było owiane, bo, bo z tego co się dowiedziałem, to szliście na casting nie do końca wiedząc, co to będzie. To ciekawe w sumie dla mnie. Jak to było? Tak, ja tak miałam, nie wiem jak wy. Znaczy, ja wiedziałam, że to będzie młodzieżowa produkcja i byłam mega podekscytowana tym, ale krążyły. Różne plotki wtedy i mówiło się o różnych produkcjach, właśnie młodzieżowych, które mają być. I ja w ogóle myślałam, że idę na casting do zupełnie czegoś innego, że, że to nie będzie realizacja dla Disneya, że to nie będzie serial Disney Channel, tylko zupełnie zupełnie co innego. A, mhm. to, to, to dużo otwartość, że tak na casting na nie wiadomo co się <grym> Nie, że... Znaczy wiecie, no bo, nie ale tak było. często bywa, to znaczy tak, tak często bywa, że jak idziesz na casting, to wiesz, co to jest, wiesz, że jakiego rodzaju to jest serial, kto to reżyseruje, kto jest reżyserem obsady, ale na tych początkowych etapach często się też nie wie, na przy... nie musi się wiedzieć, dla jakiej platformy to jest robione, Oczywiście. bo na przykład to jest, to jest tajne po prostu. A to mhm. była taka, no ze względu chyba też na to, że to była pierwsza taka właśnie produkcja w Polsce, to myślę, że to było bardzo duże wydarzenie dla Disney Channel Polska, więc jeszcze na tym etapie jakby wtedy, przynajmniej ja nie wiedziałam. Mamy jakieś takie przebłyski, pamiętam Kubę tańczącego na, 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 na tej sali castingowej, jak z Wojtkiem wchodziliśmy na... Ale tam już jakbyśmy w tej dużej hali? Tak, w tej tam, dużej hali, tej jak hali. było dużo, hali. dużo, było bardzo dzieciaków tak. i pamiętam Kubę, jak tańczył taniec towarzyski. A, no tak. Do, do dzwonka! Ja, ja troszeczkę rozwikłałem te tajemnice, bo wcześniej sobie rozmawiałem z Tomaszem Szafrańskim, czyli z reżyserem, który opowiedział mi o kulisach. On zresztą w trakcie castingu doszedł, bo casting był półroczny podobno i dlatego to mogło się też różnić, że niektórzy na początku wiedzieli, że to Disney, niektórzy wcześniej nie wiedzieli, potem ktoś wiedział. Także to było wiele, wiele miesięcy i ostatecznie. Dużo tych zadań z castingu miało za zadanie sprawdzić taki rodzaj naturalności, spontaniczności. To był taki czas, kiedy dziecięcy czy, czy, czy młodzieżowy aktor miał jakąś taką ramkę, i, i, i to zwykle taką dosyć infantylną, a już nawet te zadania castingowe miały sprawdzić, kto się nada do czegoś takiego może trochę improwizowanego. Pamiętacie w ogóle te zadania z castingu? Ja pamiętam jedno. Justyna. Wiecie co, ja miałam zupełnie inny casting, bo ja doszłam sezon później. Aha, do tak, tego. tak o, nie, za chwilę wrócimy do nie, to sezonu to drugiego, lepiej. bo to też ciekawe, nie, ale tak. ja, pamiętam, ja pamiętam jedno zadanie, jakie, jakie miałam na tekście, który, który dostaliśmy wcześniej, z tego co pamiętam. Musiałam właśnie grać jednocześnie, że odbijam piłeczkę ping pongową i gram w pingponga i dialogować tym tekstem. Mhm. I to było takie zadanie, które ja na przykład e, dostałam i ono było jakoś w różny sposób modyfikowane. A to, tak powiedzcie aktorsko, to co to zmienia, kiedy trzeba odbijać piłeczkę i mówić? Bo chodzi o to, że wtedy musisz się skupiać jednocześnie na, na kilku rzeczach. To daje też jakąś, jakiś rodzaj naturalności, bo jesteś w czynności. I teraz pytanie, czy jesteś w stanie robić coś, czyli to jest wtedy naturalne, czyli, no nie wiem, gotuję, czy właśnie gram w, uprawiam jakiś sport, a jednocześnie jestem w kontakcie i jestem w rozmowie. Oni też sprawdzają, czy my jesteśmy w stanie wtedy ze sobą dialogować i odbijanie piłeczki, czyli reagowanie na impulsy. To hmm. trochę, trochę o to sprawdza, jak dobrze masz wyuczony tekst. <grymne> Na pewno. Reżyser mówił też, że tam były zadania takie zagraj to, jakbyś był nauczycielem w klasie, albo jakbyś dopiero zemdlał, albo jakby kolega, koleżanka ci zrobiła jakąś przykrość przed chwilą tego typu rzeczy właśnie, żeby to spontanicznie ograć. A to, to chyba trudne zadania dla nastolatków. No, myślę, że wtedy się nad tym nie zastanawiało jakoś bardzo, po prostu się wchodziło, robiło to, co tam pierwsze przychodziło do głowy. My mieliśmy i... frajdę z tego, myślę, że są... mieliśmy przede wszystkim ogromną frajdę i myślę, że no i to było super też, właśnie my się znaliśmy też, e, część z osób się znała wcześniej tam i siedzieliśmy, byliśmy na tym korytarzu wszyscy i spędzaliśmy ze sobą fajnie czas, a potem te zadania były jakieś takie... Ekscytujące i no to było bardzo, bardzo przyjemne. Tak, jak nie, nie mieliśmy takiej presji, powiedzmy, jak teraz zawodowo, jak się idzie gdzieś na casting, i, i na przykład, nie, człowiek już żyje z tego, że pracuje w zawodzie, tak. tylko wtedy to była zabawa. No nikt tam chyba nie myślał o tym, może, może niektórzy już myśleli, że, że chcą pójść nie wiem, na studia aktorskie, czy gdzieś tam iść w tym kierunku. A tak to dla nas to był fan, więc. No. Jeszcze jedna ciekawa rzecz dla mnie, bo i te motywy muzyczne, piosenki były w samej produkcji i cała wasza trójka z muzyką jest w ten czy inny sposób związana, ale rozumiem, że, że wtedy casting, tak przynajmniej reżyser mówił, w ogóle nie nawiązywał muzycznie, to był aktorski casting. Tak, ale wydaje mi się, że chyba u mnie już na castingu do, do drugiej edycji, do drugiej edycji, do drugiego sezonu. Wydaje mi się, że chyba, chyba była jakaś część do zaśpiewania, kawałek piosenki. Wydaje mi się, że wtedy już chyba te piosenki, bo to się w drugim sezonie zaczęły pojawiać tak, piosenki. Tak, tak, od w kafę, No, więc chyba zaczęło to mieć po prostu znaczenie i, i chcieli gdzieś w tym kierunku zacząć więcej robić z muzą, tak, tak, nie? Tak, no bo potem przejdziesz ja czemu... całą płytę. Pamiętasz? Nie, no bo no, też zrobiłam przegląd tych piosenek to o, po prostu. To dla ciebie, Adamie. Albo nasze, pinać. niby niemożliwe, które jest w ogóle, teraz sobie posłuchałam i było no. wzruszające naprawdę. A w ogóle ta piosenka y, mm. świąteczna. Znowu w domu szopka. Tak, tak. Słuchałem jej dzisiaj rano. <laughs> <nam laughs> Święta w, nas, podoba, nas, no. Święta w nas są świetne. Najważniejsze, że w tę noc na naszym niebie pojawia się pierwszej gwiazdy dla To jest też fajnie tak. Tak, tak. Melodia wszystko. Lecimy, śledzi, ja się dzieje. Moje. wilkiem, Wow, macie porobioną harmonię jeszcze boję. po 13 latach. No. Ale to była naprawdę super część, jakby całego serialu. Myślę, że też do tego jakoś przyjdziemy jeszcze może. No dobrze, no to powiedzcie o swoich postaciach, przypomnijmy. Moja? Dobra, Dobra, zacznę. Beatka. <głos> <głos> Zawsze się śmiałam z tego imienia, jakoś go nie czułam. Nie było jakoś bardzo. Yy, znaczy na początku wydawało mi się, że nie było zgrane ze mną, potem się mocno przyzwyczaiłam. Beatka przyszła w drugim sezonie i z tego co pamiętam była, yy, była charakterna, ale była kujonką. Yy, była grzeczna, ale w pewnym momencie wydaje mi się, że zaczęła pokazywać pazura i, i charakter i zaczęła być coraz bardziej gdzieś tam wyrazista. A w tym wszystkim Justyna, dołączając do ekipy, która już pewnie była zgrana, to... Była zgrana, oczywiście, że tak. Zawsze jest ten stres, hmm. też o tym rozmawialiśmy, nie, że jakby jest zawsze gdzieś taki dyskomfort, jak dołączasz i, hmm. i czy wszystko będzie OK, czy, 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 czy cię polubią. Ale jakby u mnie była sytuacja o tyle komfortowa, że i z Madzią, i z Piotrkiem, i z paroma jeszcze innymi osobami byłam bardzo blisko już dużo wcześniej. Gdzieś tam razem ze szkół muzykalowych się obwodziliśmy i, i graliśmy w teatrze razem, także duża część życia już była za nami wspólna. No także to właściwie było naturalne. Tak naprawdę, to by... że... ja, ja czułam od was wielką radochę, że w ogóle dołączam do ekipy. Ja byłam też niesamowicie szczęśliwa, bo ja ominęłam ten casting w ogóle do pierwszego sezonu, w sensie nie wiedziałam oh, tak o nim, potem się dowiedziałam w ogóle, że, że, że już coś takiego się dzieje, więc dla mnie to tylko i wyłącznie była super radocha i... I dużo ciepełka dostałam od nich, więc. Super. super. No dobra, to mamy batkę. Moja postać to była natka. <laughs> natka była. W sumie to imię jest idealnie dobrane, bo przecież Natka była biolożką, kochała ekologię, była waganką, walczącą, aktywistką młodą, walczącą o właśnie o ekologię, o przyrodę, chciała być naukowczynią i gdzieś tam na tym się skupiała i do tego był w niej zakochany Tadzio. Jezu, ja nie wspomniałam o swojej e, miłości. No Zaraz właśnie, do tego wrócę. Tak myślałam, dlaczego nie? wspomniałam. No, Wspomn wspomnijmy. Tak? Mogę się, mogę się no bić jest, No, moją miłością był kądził, który no, siedzi tutaj właśnie. obok mnie. Tak był. Ale czekajcie, czy z Natką nie było tak, że było dwóch walczących? Nie, pomimo? ona chciała, ona była w sobie zakochana. W sobie, Tak! No. A w tak. nie. Natka była zakochana w sobie, a Tadzio był zakochany w natce. Był nawet taki odcinek słodki, gdzie Tadzio przeszła przyszłości, czy z przeszłości próbuje podbić serce Natki. Coś takiego, tak, Tak, no. tak, tak. Mega, 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 mega było cute. No. I moja postać to był Konrad Kondziu. I Kondziu to był, ja pamiętam, że opis tej postaci był taki, że to jest chłopak z dobrego domu, ale jednocześnie um, um, lekko taki Prytny, jeśli chodzi na przykład o, o sprawdziane jakieś kartkówki. Pamiętam, że on miał wszędzie pochowane jakieś ściągi pod koszulą, gdzieś tam w rękawach. Były takie odcinki. I, i Kondziusz, z tego co pamiętam, on się kochał w Domi. No jak? Ale Domi go nie chciała. bo było dużo jakichś, jakichś dziwnych, właśnie takich romansowych kwestii. I kolegował się bardzo z Matim i razem próbowali. Y, rozwikływać różne dziwne y, sytuacje właśnie w naszej szkole. I z sebą tam si też się trzymali. Ej, ale miał siostrę. Miał siostrę Martynkę, tak, młodszą Ty. siostrę, której próbował troszkę tak właśnie być starszym bratem, ale. Ale ona żyła swoim własnym życiem i miała <laughs> bardzo nie, nieujarzmiony charakter. <laughs> tak. <laughs> Produkcja do odzwonka się wzięła stąd, że najpierw był oryginał z 2005 włoski, potem w wielu krajach to powstało, ale as the bell rings. Y Chyba jest tym najbardziej znanym. Mnie zaciekawiło właśnie po rozmowie z reżyserem, że tutaj było bardzo dużo inwencji, mimo że tam był mieszany międzynarodowy skład producencki, to jednak polscy scenarzyści pisali te odcinki, nie trzeba było przerabiać oryginału. To też fajne, bo to jakby idea jakaś krąży, ale można zrobić coś właśnie polskiego. Jakiś dobrać rodzaj poczucia humoru, czy, czy nie wiem, dialogi bardziej naturalne, nie, nie, nie trzeba wprost tłumaczyć, ale, ale w ogóle te scenki. Mnie, mnie zastanawiało, że przy takim krótkim formacie to, to pewnie było trudne pomieścić, jakby każda sekunda się, się mogła liczyć i te wszystkie jakieś relacje, ta dynamika, bo, bo, bo to wszystko było na takich gagach sitcomowych robione. Dokładnie. Jak, jak wspominacie w ogóle proces pracy? Też z tego co wiem, razem mieszkaliście wtedy i pewnie mogliście sobie prawie całą dobę te, te scenki ćwiczyć, to, tak. powiedzcie, bo to jak wstępnie rozmawialiśmy, to brzmiało jak taka kolonia. No, Trochę tak, Tak się wakacje w Konstancinie, tak. w takim. Tak, właśnie raz, że to, to były wakacje. wakacje, mieszkaliśmy w takim ośrodku. W takim hotelu. Konstop przy, przy pierwszym, przy pierwszym, przy pierwszym sezonie, nie? Mieszkać drugim, I drugim i drugim, i drugim, i drugim tak. przy trzecim mieszkaliśmy wtedy już w tak, w hotelu. W hotelu. Tak, 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 Do hotelu dojdziemy. Tak. No dobrze, i co to robi, jak tak się razem mieszka. Tam w ogóle jeszcze byli nawet opiekunowie. To to, tak. to było fajne, tak. nie? Że tak, byliśmy tak. niepomalone, nie, więc więc musieliśmy tak, mieć opiekunów. Tak, mieliśmy właśnie tak. dwójkę, mieliśmy dwójkę opiekunów, którzy no fantastyczne to były osoby. My się bardzo dzryliśmy tak. wszyscy i my... no właśnie to to było coś wspaniałego w tym mieszkaniu też właśnie razem, żebyśmy bardzo twórczy, że my siebie wszyscy lubiliśmy. No i czyliśmy się na. No bo no byliśmy na wakacjach, w sensie pracowaliśmy na planie, ale ten plan też był bardzo przyjemny. Więc no mieliśmy. Jakby to było wszystko strasznie śmieszne. Ale te scenariusze dostawaliście jakoś, nie wiem, po południu, wieczorem sobie czytaliście to z dnia na dzień, czy, czy cały pakiet wcześniej? Różnie czy? to bywało. Dostawaliśmy, tak. pamiętam, kilka scenariuszy na jakiś tam okres i musieliśmy mhm. ich się uczyć, ale czasami były jakieś poprawki, więc coś z dnia na dzień trzeba było się nauczyć. Albo były jakieś przepisywane Tak, scenariusze. no właśnie, bo my mieliśmy też na to wpływ, bo, bo też, też Tomek Szafrański ten do tego też namawiał, żebyśmy, żebyśmy właśnie sobie czytali, że możemy coś rozmieniać. Tak, tak. I my przychodziliśmy też z pomysłami tak. i nie wiem, U... na, te, na te sceny, właśnie i na, i na rzeczy, które mają się tam, tam wydarzać. Chodziło tak. o to chyba, żeby język też był taki bardzo potoczny, młodzieżowy. Nasz, tak. po prostu nasz, nasz, nie? Tak. Tomek Szafrański mówił, że y, chcieli dopasować ten język, żeby był młodzieżowy, ale potem się okazało, że w sumie. Często po tych waszych y, uwagach się okazuje, że taki dosyć neutralny język, że, że albo to już by musiało być takie strasznie młodzieżowe, że aż nie wiadomo, no bo mm. to przecież w każdym regionie Polski na przykład może być jakiś troszeczkę w danym momencie inny język, ale mm. że generalnie to chodziło o to, żeby to, to było jakieś naturalne. I, I na tym się skupiali. Tak. Ale no właśnie, jak dużo tam było każdą taką scenkę wiele razy trzeba było powtarzać. Dynamika tego, oczywiście to jest pewna konwencja, która taka, jak sobie <laughs> o, obejrzałem teraz po latach, to, to jest bardzo taka pastiszowa, to, dobrze to rozumiem. No, większość się działo w oknie. Yy. Większość scen. Pierwsze, w... pierwsze dwa sezony, tak, tak, w sezony, tak. tak. właśnie w A, trzecim no było tak. trochę inaczej, No potem było inaczej. Mieliśmy potem chodziliśmy mieliśmy zbudowaną restaurację, restaurację y, kafejkę. I tam już było, tam już chodziliśmy po całej przestrzeni. Tak, to już tak, była, tak, trochę, tak. była trochę Była kuchnia, był przecież salon, był tak. bar, przy którym się też tak. dużo działo. Ale w ogóle, jakbym mogła nawiązać jeszcze hmm? do tych e, czasów prób. Pamiętacie, mieliśmy próby normalnie przecież, e, gdzie ustawialiśmy sobie nawet choreografię, no. jakieś było, takie rzeczy, takie i próby, było. i czytanki też w sensie e, z Tomkiem chyba przy trzecim sezonie, okay. i przy, przy drugim. No tak. Były rzeczywiście te próby, gdzie mieliśmy czas na to, żeby wszystko przegadać. I, i a propos tej pracy, jakby dużo gdzieś sami siedzieliśmy, ale, ale były też zaplanowane próby, gdzie. Tak, Gdzie tak, to wszystko tak. po prostu razem sklejaliśmy? Tak, ale trzeci sezon rzeczywiście, w sensie do dzwonka kafe, było z większą pompą, bo pamiętam, że. Nawet jakieś, jakieś takie sceny musicalowe nagrywali. No się. tak, no i tak. Zespół, zespół taneczny normalnie. Tak, i tam Paulina wroga i tak, układała. Tak. Wtedy, płyta wyszła nawet. Później płyta wyszła. Wyszła płyta. Tak, bo w drugim sezonie właśnie było bardzo... W trzecim, w Dodzonka Cafe było dużo piosenek bardzo, nie? To już Nagrała był taki świątały. naprawdę musicalowy se serial. Chyba to ja uporządkuję, bo te dwie edycje faktycznie... Y były takie bardziej klasyczne. Potem do dzwonka kafe, to ten pomysł powstał już na bazie tej y, popularności, tego, jak to się sprawdziło, twórcy uznali, że warto troszeczkę poszerzyć te formy. Tam też ciekawą rzeczą było to, że mieliście zawsze takiego jakiegoś y, gościa. Na przykład Adam Sztaba był. Tak. Y, mhm. Każdy z tych gości miał, miał jakąś funkcję y, narracyjną. To, 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 to jakiś znowu troszeczkę wyższy poziom, też szczególnie jak na nastolatka. Pracy aktorskiej. No, dla nas to było super też spotkać się z, właśnie z, z zawodowymi, aktorami. zawodowymi tak. aktorami. No i nie tylko, no bo... Adam no tak, bo... Ja pamiętam, Andrzej Derek... Zbigniew Zamachowski był. Zbigniew -Zamachowski, zbigniew -Zamachowski, tak. tak, zbigniew Zamachowski. No dużo było wspaniałych po prostu osobistości, które się u nas pojawiały. No i tutaj taka banda nasza, urocza, która ja miała <laughs> w ogóle, Dzień dobry! Dzień <laughs> dobry, zapraszamy! Jak reagowali wasi rówieśnicy wtedy? To był jakiś taki boom, bo, bo to czy czasy po tam Hanie Montanie i tak dalej, no to tak nagle wy weszliście w tą rolę potencjalnych właśnie nastoletnich, no nie wiem, czy celebrytów, czy właśnie bardzo rozpoznawalnych ludzi, no ale, ale na pewno przez ten czas to mocno ruszyło. No, Hannah Montana, myślę, miała target bardziej taki międzynarodowy, my jednak lokalnie tutaj na Polskę byliśmy, więc e, zdarzało się pewnie, że jakiś. No pewnie, że się zdarzało. Ten... Ale co się co? zdarzało? Czekajcie, to tak No bo na, tak na ulicy. się zdarzało? Tak, ale jeśli no, powiedział, no, bo co ja się myślę, zdarzało, to, to, to nie był jakiś co taki wielki zdarzało? szał. Ja pamiętam, jak, jak ludzie biegali. No przynajmniej ja miałam takie sytuacje, że ktoś szedł za mną i śpiewał do do dzwonka. Do, do dzwonka! No tak, 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 Mnóstwo tak, tak. No, byli fani tego serialu i to też poprzez to wiadomości, prawda? gdzieś tam wysyłane tak. w mediach, albo, tak. albo sytuacje na ulicy, albo nie wiem w autobusie, w sklepie, gdziekolwiek, jakby, no było, to było. Ja, było potem, coś ja też właściwie w ciągu, ja cały czas odkrywam to i to jest niesamowite, słuchajcie, że co chwila spotykam na swojej drodze jakąś osobę bardzo niespodziewaną, która <zysk> na przykład mówi, czekaj. Po, nowo Poznaną. Ja cię skądś znam. O Boże! Nacia! Nacia, to ty! Miałaś wpływ na moje dzieciństwo. <grym> tak. no, I no, no, naprawdę, tak. ja mam takie ojeju, cześć, no, ta, no tak. oglądałeś, tak? Tak, 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 Boże, Boże, Nacia, ojeju, oglądałem. <grym> no tak. to ja wam przypomnę, że jak mieliście kiedyś wydarzenie duże właśnie z publicznością i z drugiej strony był tam też naprawdę na na fali popularności Marcin Gortat to cały tłum mm. ludzi którzy wydawało się że biegną do Gortata a ominął go i, i poszedł po was do ja to był ten mecz. Tak, rzeczywiście tak, był taki ale mecz. Ale no właśnie, bo my dzięki w ogóle, dzięki temu mieliśmy jakieś takie niesamowite przygody. Właśnie graliśmy z Gortatem po prostu w koszykówkę. Byliśmy z Debbie Ryan się spotkaliśmy. Byliśmy... No, tak, bo, no, tak w Disneylandzie byliśmy, pamiętacie? No, w Paryżu. Ta. Nagrywaliśmy. Tak, pojechaliśmy ekipą. Ja z Marcinem byliśmy też właśnie w Londynie w Pinewood Studio na planie Piratów z Karaibów i, oh. i robiliśmy tam wywiady. I to było nies niesamowite. No byliśmy mówi surferami właśnie wtedy w Londynie. No. Właśnie z ramienia Disney Channel i robiliśmy wywiady z tam, Marcin akurat robił z Johnem Deppem wywiad. Oh, wow. <laughs> Ale byliśmy w tych wszystkich przestrzeniach i to było, no niesamowite to było, tak. zobaczyć ten plan. Ale to prawda, byliśmy w Disneylandzie. No, przecież. Byliśmy <laughs> tak, i mieliśmy w, i w ogóle, ponta. wow, no. Tak, tam nagrywaliśmy... Jest filmik z tego nagrany tak, w ogóle, taki tak. materiał, nie? Bo Domi nam y, się rozłączyła od grupy i ona się zgubiła w Disneylandzie, a my jej szukaliśmy tak. I, tak, i mieliśmy taki przygodę. I, tak, i to był w ogóle jej prezent urodzinowy, bo przecież pojechaliśmy na urodziny Domi, tak. czyli Agnieszki Doczyńskiej. Tak. E, no, pamiętam. Pewnego razu paczka przyjaciół wybrała się do parku rozrywki pod Paryżem, żeby tam obchodzić urodziny Agnieszki. Wszyscy byli okropnie podekscytowani. A, A może Agnieszka niech wybierze, że w końcu są jej urodziny. A, no, no, A tak dobra. Dziękuję. Hej, to może pójdziemy na kolejkę? Jaką kolejkę? Iż, no dobra. A powiedzcie, czego się nauczyliście tak aktorsko wtedy? Pewnie to, to było jedna z pierwszych okazji, żeby ćwiczyć warsztat, który dzisiaj jest dla was no, podstawą tego, co robicie. Mhm. Czy tam było coś, co, co zapamiętaliście jako właśnie takie użyteczne porady, czy oswojenie się z czymś, co później się przydało? No jasne. No dla mnie to była chyba taka, miałam wcześniej jakieś doświadczenie gdzieś telewizyjne, ale bardzo, bardzo małe i tak naprawdę to było moje pierwsze, takie największe doświadczenie filmowe. No ja jestem bardzo wdzięczna Tomkowi Szafrańskiemu i, i całej ekipie, bo mieliśmy naprawdę super ekipę. Bardzo dużo nas tego nauczyło, wydaje mi się, pracy w ogóle i z drugim człowiekiem, i, i tekstu. I to, że Tomek zawsze chyba, wydaje mi się, dbał o to, żeby te teksty były bardzo szybko podawane, żeby zachować tę formę, i, i żart, i żeby było to tempo. Na mnie miało ogromny wpływ na pewno. Ja mam poczucie, że się nauczyłam właśnie profesjonalizmu w, też właśnie w pracy i, i to było, no to, co teraz wykorzystuję też, w, jak pracuję z kamerą, no to jest jakby ta praca właśnie na planie do dzwonka dała totalnie podwaliny do tego i oswoiła z kamerą. Dzięki temu jakby ja umiem po prostu, potem już umiałam pracować z kamerą. To nie było dla mnie nagle zupełnie coś obcego, nigdy niespotykanego, tylko byłam jakoś, ona była, to jest ten plan jest dla mnie czymś przyjaznym, bo też e, to właśnie, jak tam pracowaliśmy, było, było przyjazne. Dzięki temu no jakoś umiem stać w pozycji, wiadomo, bo też takie <laughs> rzeczy się... Tak, to jest tam mega było. ważne. Powtarzalności jakiejś. Ustawianie, e, się, do kadrów, ustawianie się do kadru, szukania światła, nie zasłaniania tak, kolegi tak, w, tak, w ciasnych tak, kadrach <laughs> gdzieś tam. Tak. Tak, nawet pamiętam, mieliśmy jakieś takie próbne ujęcia, gdzie yy, z panem Zbyszkiem, operatorem, no e, mieliśmy. Zbysze! Ludzie, wiecie, co naprawdę, ja, ja, ja zrobiłem dziesiątki podcastów o historii telewizji, ale po prostu yy, tak, żeby takie były miłe wspomnienia, jeszcze, jeszcze w tym yy, przecież y, no, wiele młodych ludzi yy, źle wspomina takie dziecięce role swoje, bo różnie to bywa w tym tempie i, i niepatrzeniu, ale chyba tam był jakiś po prostu strasznie miły i ciepły klimat. Tak, 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 tak. No, tak było. Tak. No, mieliśmy grupę po prostu bardzo czułych, wspaniałych ludzi, z którymi my się lubiliśmy, którzy lubili nas. My I między się, nami no... było też super po prostu, no taka naprawdę rodzinka się stworzyła. Ja się mega zżyłam po prostu z, z osobami, które tam pracowały, tak bardzo, bardzo i zawsze jak spotykam kogokolwiek właśnie z tej ekipy, to jestem jakoś mega wzruszona i się tak, tak bardzo cieszę, że to, no tak. Że się właśnie widzimy znowu. I najfajniejsze jest to, że cały czas utrzymujemy kontakt, więc y mm. jakby to gdzieś pozostało. Te, a, na, a dużo się śmialiście na planie, bo, bo to też jest, <noise> bo to wow. też jest jakby te te, te powyższe gagi, które tam są, to niektóre, niektóre są y, 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 są takie dosyć absurdalne, jeszcze <noise> te, te śmiechy puszczone staśmy, to, to to jest konwencja, która bo w sitcomie muszą być takie zresztą no śmiechy, no tak, tak, ale, tak, tak. ale jestem ciekaw, jak wy nie na to patrzyliście ich na, wtedy. Planie. na planie. Na planie nam nie puszczali śmiechu. No właśnie. Co może swoje? Nie, no mieliśmy śmialiśmy swoje. się, śmialiśmy się. Ja, ja mam wrażenie, że cały czas się śmiałam. W sensie, I i pomiędzy taki... scenami. Taki, taki odcinek, że, przepraszam, jak y, jak y, był konkurs tańca i tak. musieliśmy każdy z chłopaków przed dziewczynami zatańczyć jakieś tak. dziwne rzeczy i pamiętam, że ja, ja wtedy musiałem się przebrać w jakiś taki trykot baletowy. No i tam, kojarzę, że dużo śniegu było przy tym, jak... Właśnie tam dużo było takich motywów, bo wy już byście po castingu, ale tam widziałem, że w odcinkach był casting na brata, casting do reklamy tak. szamponu chyba. Także e, tak, tak, tam cały czas jakieś konkursy odbywaliście. Konkurs. Tak, w ogóle to na było chłopaka? coś takiego. O, tak. Konkurs na chłopaka. Wiesz, u nas nie było takiej sytuacji, trochę jak jest, masz teraz, nie wiem, jakbyśmy może teraz byli na planie i kręcili serial, to może każdy z nas potrzebowałby teraz tych pół godziny, żeby odpocząć w swoim miejscu, odpocząć w sobie nóżki do góry położyć i mieć swoją przestrzeń, to mam wrażenie, że. My wtedy po prostu tak nie mieliśmy siebie dosyć, że po prostu spędzaliśmy każdą sekundę razem. Ej, pamiętacie, że mieliśmy pokoik, w którym z Xboxem. Z Xboxem. Ah! Tak. <laughs> tak. Oczywiście mieliśmy gry tam załatwione, mieliśmy Xboxa, Wszystko. mieliśmy instrumenty, tak. i jak ktoś akurat nie nagrywał sceny, no to tak. jakby tam dalej sobie graliśmy. Ja pamiętam, że w przerwach, tylko nie wiem, czy to było kafe, to chyba już było kafe. No. Jakoś w hali obok grali rodzinkę.pl. I, I czasami chłopaki przychodzili do nas pokraść na Xboxie pamiętam. Czy to było dla Was ważne, że to jest Disney? No bo jeszcze kilka lat wcześniej pewnie siedzieliście przed ekranami na animacjach Disneya. Jak pamiętacie w ogóle Disneya w swoim dzieciństwie, tuż przed tą produkcją? Moje dzieciństwo Disneya to jest Król Lew. To są potwory i spółka. A jeszcze High School Musical był. No, tak, 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 tak. No, jakby to chyba było w ogóle to szalone, że nagle, no bo, no bo, był boom właśnie na, też na właśnie na Hannah Montana, na High School Musical, nagle w te gwiazdy, terd, jak już no gwiazdy. przecież Justynka. Bo jesteś właśnie tą. Tak, no pogadamy o tym. I nagle, ale i co? I nagle my jesteśmy częścią tego, to uh -huh. jakieś takie zupełnie szalone, jakieś nie. Ja się czułam w ogóle na przykład, jak mieszkaliśmy w hotelu i tam mieszkaliśmy wszyscy razem, właśnie już w hotelu przy trzecim sezonie. Ja się czułam po prostu, jak, jakbyśmy byli w filmie. Bo to film o, jak, o, o młodzieży, <laughs> która nagle. Bo schodzimy, mamy swoje pokoje, wszystkich znamy, chodzimy sobie tutaj, tam. Aha, no, czyli tak. że czułaś się w filmie nawet poza planem. Tak, A. tak, ale ze względu na no to, to była taka przygoda, o to tak. mi chodzi, że to była taka przygoda, jakaś taka niesamowita, bo ja to wspominam właśnie jak coś, jakąś tak, no, jakieś takie niezwykłe, niezwykłe wydarzenie w naszym życiu, że właśnie znamy wszystkich w hotelu, wszyscy nas znają, Uch, tak. bo spędziliśmy tam tyle czasu, że wszyscy się po prostu znaliśmy. Już kojarzą były te takie, dzieciaki, które latają z piętra ej, ej. na piętro. Tak, dokładnie. Tak, to co ja... tam? Dzisiaj to samo na śniadanie. to samo. Ooo. I oni jakby, no, byliśmy mega, byliśmy mega, mega y, z, z życi. I ja tak, pamiętam tak, jakąś tak. taką akcję, że Obok hotelu był kebab, i raz z Karolem, <laughs> raz z Karolem, poszliśmy sobie. Na, na ten kebab. No i tam jedliśmy, jedliśmy. I to już jakoś było tak późno, no około 20, może, może trochę później. I wyszliśmy stamtąd, i jakiś gość był pijany i siedział i tak się patrzył na nas. I widać było, że ma złe intencje. I ledwo jak wstaliśmy, to on ruszył za nami. I pamiętam, ja się nawet nie obróciłem, ale Karol mi mówi: biegnij, biegnij. I uciekliśmy prosto do hotelu. E, z tym i on, on już tam nie wszedł, ale tak. I właśnie pan, który pan concierge, jak się nazywa, ten pan, który walizki tam pomaga przenosić, właśnie nas kojarzył już, więc się pytał o co chodzi, o co chodzi, tak nam pomógł. Nawiązuje do tego, że, jak czuliśmy, taki że wujek, ten, że tak. ten hotel jest taką, jakąś przystanią. po tym miesiącu czasu już jakąś taką przystanią, no, właśnie domek. takim no, domem. No tak, ile, tam, ile my domek. mieszkaliśmy? Dwa miesiące? Całe tak. wakacje, wow. całe tak, wakacje. No. A to faktycznie na śniadaniach mogliście już powiedzieć a, no to tak, samo. nie dlatego, tak. dlatego mówię, że właśnie to była przygoda po prostu jak, 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 jak z filmu. I no. wyposażyła Was w to, że weszliście na przygody, każdy troszeczkę w inną stronę, ale związane właśnie zawodowo z tym, wciąż to robicie. W wypadku Justyny tutaj były dwie bardzo disneyowskie przygody. Opowiedz o tym, bo to super, super wyszło i jakiś taki etap w karierze aktorskiej Ci otworzyło? Masz na myśli Argentynę. E, Argentynę. Tak, no tak. Ja jestem w ogóle. Jeszcze odnosząc się do poprzedniego, już do tego dojdę. A, e, jeszcze chciałam tylko nawiązać do tego, co Madzia też mówiła, że to jest super czuć, że stajesz się częścią jakby Disneya, jakby rodziny Disneya, czegoś, co jakby w dzieciństwie cię łączyło tylko za pośrednictwem bajek. Jakby, no nie wiem, jest to niesamowite uczucie, jakoś, jakoś być też częścią tego, więc, więc wielka radocha, że to się stało. Tak, ta część mojego życia, Argentyna, przyszła w ogóle bardzo niespodziewanie, i to przyszło. Opowiedz właśnie o tej produkcji, bo to jest niesamowite. Tak, no zdarzyła się Violetta w moim życiu, i to się stało dosłownie, nie wiem, wyjechałam tam tydzień chyba po napisaniu matury. Pojechałam tam zupełnie sama i to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Też był organizowany casting, o którym nie wiedziałam. Co to znaczy? Nie wiedziałam, bo nie wysłałam żadnego zgłoszenia, nie, jakby nie pojawiłam się nigdzie, żeby zaprezentować A. swoje umiejętności. Czyli co, że, że twoje materiały na przykład do dzwonka były pokazane. Możliwe, mhm. że tak, tak. Wydaje mi się, że zostały po prostu wysłane i... I casting normalnie tam w Argentynie, gdzie, czy tam może niekoniecznie w Argentynie, ale do produkcji argentyńskiej, która była w ogóle po hiszpańsku. Tak, po hiszpańsku. I ty więc... znałaś hiszpański? No nie. Wow. <laughs> wymogiem było, wymogiem tak, żebym, żebym mogła tam pojechać w ogóle i, i wziąć w tym udział było to, że że muszę się gdzieś nauczyć hiszpańskiego, przynajmniej na jakimś poziomie. W jakim czasie? Hmm, w czasie. No, Tydzień. dwóch i pół miesiąca. <laughs> dwóch i pół, trzech miesięcy miałam do wylotu, także wiedziałam, że mam tyle czasu, żeby, żeby się nauczyć. Ej, już wiesz, co mnie bardzo e... pamięta też w tej historii, które no? jest to, że ty dabingowałaś jedną z postaci w Violetcie, już zanim zaczęłaś grać jako aktorka na planie w Wioletcie. A, Wien, tak, a ma... Justyna była głosem jed polskim jednej z postaci, która Tak, była tak, Maziulka w... ma rację, bo to było tak rzeczywiście, że ja zrobili casting w Warszawie w studio na postaci w Violetcie w dubbingu, no i wygrałam tam jedną z postaci, Ludmiłę właśnie. Nagrywałam, nie wiem, przez rok chyba chyba dialogi do tego. I po roku właśnie zadzwoniła do mnie y, Marta Grant, którą serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy. wszyscy. Pozdrawiamy, tak. Naszego anioła przy docłonka, tak. mam wrażenie, który nas chronił i opiekował się. I Marta do mnie zadzwoniła, że właśnie takie coś mi się w życiu zdarzyło i przyszło. Czyli mogłaś poznać potem aktorkę, którą dubbing tak? Dokładnie wow. tak. I pojechałam tam. Yy, nagrywaliśmy serial przez dwa miesiące. Wystąpiłam tam chyba w 13-12 odcinkach, nie pamiętam dokładnie. E, twoje imię? Matylda, Spokonik. E, tak się nazywam, jestem z Polski. A, jesteś Polką! <laughs> ale fajnie, super. Wybrałaś ze chłopaków, prawda? Dzień dobry. Super. E, dzięki, że nas wybrałaś. Ale się cieszę, strasznie chciałam Was poznać, ale przede wszystkim Ciebie. Dzięki. E, chodź, przedstawię Ci chłopaków ma dziewczyno! To Federico! Jestem Broadway. No i pamiętam, że jak spotkałam Mercedes, właśnie na, na planie, to, to starałam się jej wytłumaczyć w ogóle tę sytuację. Ona trochę nie potrafiła tego zrozumieć, że jestem jest z głosem. Z tak? głosem z Polski. A teraz tu jestem. Największy problem pojawił się, kiedy wróciłam do Polski i e, pojawiły się odcinki z moim, z, ze mną, ze mną Justyną. E, I dialogiści mnie. Z, z nią, z, z twoim głosem? Na, nie, dialogi, dialogiści mnie znali i powiedzieli, że. Ej, Justyna wystąpiła w tych odcinkach, bo, że to jest ona, przecież ona już dubinguje jedną postać, co mamy zrobić teraz? I się okazało, że inna aktorka Dominika Paszkowska mnie dubbingowała, no, bo... no właśnie. No to tak, jest. no bo to po hiszpańsku. Ja gadałabym sama ze sobą, więc no nie, nie, nie miało to sensu. Świetne, ale to no. pokazuje też, jaką czasami no, takie historie to się chyba rzadko zdarzają, ale jaką elastyczność trzeba mieć aktorską pomiędzy tutaj graniem dubbingowaniem, no niesamowite w ogóle tak. przykład. Dla Super. mnie to w ogóle była duża historia, bo y, grałam po hiszpańsku, myślałam, no myślę, że po polsku, a komunikowałam się jednak z ekipą po angielsku, bo było mi najłatwiej, więc y, wtedy było takie rozszczepienie y, lekkie mózgu, <grym <grym> mam wrażenie. No i y, ten drugi element, no to Merida Waleczna, bo to, a, tak. bo to, bo to druga mocna, mocny akcent y, Disneya. Tak, nagrałam jeszcze piosenkę do, do bajki Merida Waleczna. Kiedy nie śpią sny i to, to, też, to też super, że się trafiło, zostałam poniekąd odrobinę chociaż jakąś księżniczką Disneya. No tak, zresztą ten teledysk był bardzo ładny. Do, do, dzwonka! Powiedzcie, co ostatnio robicie i na ile to ma związek z albo tym, co robicie w Do Dzwonka, albo z muzyką, mhm. albo z dubbingiem? Co tam u Was? Gdyby teraz ktoś, jak mamy emisję tego odcinka, kliknął, zobaczył do dzwonka i sobie przypomniał swoje dzieciństwo, młodość, no to może będzie chciał po prostu sobie wyśledzić, co teraz robicie. Ten moment, kiedy, kiedy byliśmy w dodzwonka, ostatnio sobie to uświadomiłem, że to, mieliśmy tam taką rozmowę właśnie z reżyserem, z Tomkiem Szafrańskim i. On mi wtedy podpowiedział, czy tak zasugerował, żebym gdzieś tam szedł dalej w tym kierunku takim aktorskim. No, i hmm. tak sobie właśnie uświadomiłem, że to możliwe, że to nawet on był takim, może nie, że bezpośrednim, ale jakimś pośrednim czynnikiem, że jestem tu, gdzie teraz jestem i że robię to, co robię. Właśnie, że poszedłem na studia aktorskie i teraz działam gdzieś teatralnie, filmowo. Tak, ja, ja też jestem aktorką i e, studiowałam po, właśnie, pod dzwonka. Potem poszłam na studia aktorskie i pracuję, pracuję w zawodzie, cały czas się rozwijam. Mój rok jest, słuchajcie, w ogóle to jest jakaś też niesamowita kolejna historia, bo ja nie myślałam, że będę robiła rzeczy muzyczne, chociaż kocham śpiewać i tańczyć, ale nie myślałam, że, że pójdę bardziej właśnie w stronę też teatru e, dramatycznego. Tu się nagle okazało, że w ogóle jakieś życie jest niesamowite, jakieś nieprzewidywalne. I zrobiłam wspaniały spektakl, który, z którego jestem bardzo dumna i który jest hitem tego roku. I to jest e, spektakl muzyczny, pierwszy rapowy musical polski e, 1989. <słuch> Tak. Słyszałem, tak, tak, słyszałem z samego tak. dobrze, że... tak. No właśnie hmm. dlatego mówię, że to jest, e, nie myślałam, że zrobię, je, że jeszcze będę raperką. Yeah. <laughs> I, nagle, I nagle po prostu e, rapuję i śpiewam właśnie w muzykalu 1989. Gram tam Gaję Kuroń, jedną z głównych postaci właśnie, właśnie w tym muzykalu. I, I ten rok jest jakiś szalony, jest właśnie pod, pod, właśnie, pod znakiem 1989. E, I tak, to jest to, co właśnie teraz robię. Idę zobaczyć niedługo. Tak. Słyszałam też same, same absolutnie dobre rzeczy. I to ja słyszałam od twórców teatralnych, więc... No a ze mną sytuacja taka jest, że dubbinguję niezmiennie od 16 lat i. Ho, ho, ho. Tak, tak, to brzmi. Bardzo, bardzo długo rzeczywiście. Zaczęłam dubbingować zanim się w ogóle gdzieś Disney pojawił w moim życiu. A czy pojawił się pod względem bajek, które dobingowałam? Cześć Fineasz. Cześć Izabela! Co dziś robicie? Budujemy kolejkę tu w ogródku? Częściowo! Ojeju, czy to nie jest trochę niemożliwe? Nie dla nas! Cześć Ferb! Czy on się kiedykolwiek odzywa? Ferb? To bardziej człowiek czynu. A potem serial? Oczywiście w teatrze też grałam. Teraz aktualnie jakoś e, zaczęłam mocniej e, inwestować swój czas w muzykę i skupiam się też na swoim materiale. E, dużo mnie to kosztuje, ale, ale staram się gdzieś tam temu poświęcić. No i zostałam ostatnio księżniczką Disney'a. <noise> Bardzo wam dziękuję. To wyglądało, jakbyście się przenieśli troszeczkę klimatem w tamte czasy. Momentami nie było sensu zadawać pytań, bo wy tak, tak, <noise> tak, tak fajnie się czuliście ze sobą. Strasznie się cieszę, że się mogliśmy spotkać. Ja też My się również. też się cieszymy, no to super czas był. Pozdrawiamy wszystkich, którzy śledzili losy bohaterów do dzwonka. Dzięki wielkie, Justyna Bojczuk Dziękuję serdecznie. Magda Osińska. Dziękuję, dziękuję. I Piotr Janusz. Dzięki wielkie. Do usłyszenia za tydzień. Kamil Bałuk. A na koniec Wasze wspomnienia. Gdybym miała przytoczyć wszystkie najważniejsze momenty i rzeczy związane z Disneyem, które wpłynęły na moje życie, myślę, że spędziłabym wieki opowiadając to. Jednak jedno, co na pewno mogę powiedzieć, to to, że Disney przez całe życie szedł ze mną krok w krok, kształtował mnie, moje uczucia, moje podejście do ludzi, moją empatię. I kiedy zajęłam się w końcu szyciem, co stało się w moim hobby i, i także też trochę pracą. Postanowiłam zrobić y, cosplay, cosplay Belli z Pięknej Bestii. Y, był to mój w ogóle pierwszy taki większy projekt, starałam się odwzorować tą suknię prawie że identycznie jak w bajce i dzięki temu właściwie też stałam się cosplayerem na full etat, a także Disney po raz kolejny pokazał mi, że jeżeli chcę, to mogę. I bardzo jestem Belli wdzięczna za to, że mnie natchnęła do uszycia tej sukni. Jestem wdzięczna sobie, że to zrobiłam. I później to już poszło z górki. I tak naprawdę każda nowa bajka to dla mnie nowe stroje i nowe przeżycia.